A co byś powiedział na Marcina Neumanna? Ale nie znam człowieka. Partia, która traci swoją twarz. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? I jest to zdanie wypowiedziane w tematyce pedofilii w kościele. Masz 10 powodów śmierci Andrzeja Leppera. Dlaczego nie jest to możliwe? Jest jeden człowiek w tym biurze. I jest to kto? Jest to Krzysztof Rutkowski. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Natalia Zambrzycka. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Rutkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, właściciel biura detektywistycznego Rutkowski. I kilku innych podmiotów. Zgadza się. Krzysztofie, w takim razie zacznijmy już z pierwszym pytaniem, żeby nie przedłużać. Dlaczego według ciebie Jackowski odmówił pomocy tobie przy wznowionej sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek? Jackowski nie odmówił tej pomocy. Jackowski nie przyjechał. Ja o tę pomoc nie prosiłem nawet. Ja się z Jackowskim miałem spotkać prywatnie, ponieważ byłem na wybrzeżu. Jackowski miał dojechać. Niemniej jednak telefon od jednego z dziennikarzy, który jest w jakiś sposób z nim powiązany pewnymi tak zwanymi działaniami, jeżeli chodzi o Iwonę Wieczorek, doprowadził do tego, że Jackowski nie chciał z nim wchodzić w konflikt i ten prosił go, dziennikarz prosił go o to, żeby nie dojeżdżał do nas, bo tak po prostu sobie wymyślił. Stąd też ja z Krzysztofem Jackowskim rozmawiałem, z którym się znamy bardzo dobrze od wielu lat i tu z mojej strony nie była w żaden sposób prośba o jakąkolwiek pomoc. Ja od niego nie chciałem pomocy, ponieważ on już wypowiadał się na temat zaginionej Iwony Wieczorek i jego oceny w żaden sposób nie potwierdziły się w stanie rzeczywistym i w czasie tożsamym, kiedy były poszukiwania. Dlatego też sprawa przy tak zwanym wznowionym działaniu nie ma charakteru pomocowego od Krzysztofa Jackowskiego. To miało być spotkanie stricte towarzyskie. Rozumiem. I ewentualnie nagranie programu dla kanału Maja Rutkowski, mojej żony, która z nim chciała porozmawiać. Rozumiem. To się odrobinę rozmija z tym, co powiedział Jackowski, ponieważ on twierdzi, że zadzwoniłeś do niego bezpośrednio i poprosiłeś go o pomoc 19 maja. Nie, to nie jest prawda. Ja nie zadzwoniłem do niego, nie prosiłem go o pomoc, tylko poprosiłem, żeby przyjechał, jeżeli ma czas. Jak przyjedzie, to spotkamy się, porozmawiamy. A przede wszystkim tutaj stawiałem na wywiad na kanał Maja Rutkowski, mojej żony na YouTube. To był główny cel. Ja nie potrzebuję pomocy od Krzysztofa Jackowskiego w kategorii oceny, gdzie może być ukryte ciało Iwony Wieczorek, ponieważ nie jest to możliwe, żeby Krzysztof Jackowski wiedział. Dlaczego nie jest to możliwe? Ponieważ nigdy nie wskazał nam żadnego ciała, które byłoby zakopane w danym miejscu. Dlatego nie jest to możliwe. Rozumiem. Jeżeli oczywiście ciało wpadnie do wody, do rzeki, jeżeli Krzysztof zrobi tak zwany plan rzeki, zakręty, na których się ciało może podczepić, tak jak było w przypadku Kacperka, gdzie typował i ja osobiście nawet dałem mu podziękowanie, ponieważ mniej więcej określił miejsce, gdzie może być ciało. Tam był zakręt rzeki, były siedliska bobrów i tam dostało się ciało Kacperka. Także to jest fakt niepodważalny, że taka sytuacja miała miejsce, ale w przypadku Iwony Wieczorek ja od nikogo pomocy nie potrzebuję. Rozumiem. A co do 3,5-letniego Kacperka, którego ciało zostało odnalezione w rzece. Tak. Jackowski wtedy współpracował z tobą? Może nie tyle współpracował, ile rozmawiał ze mną, ponieważ współpraca polega na tym, że się jest na miejscu. My byliśmy na miejscu, to były rozmowy telefoniczne, gdzie Krzysztof zaznaczył, powiedzmy, miejsca, gdzie może być. Tych miejsc było kilka zaznaczonych. Między innymi pierwszy zakręt, praktycznie od momentu, od miejsca, gdzie dziecko wpadło do wody, potwierdziło, podczepiło się w tym dokładnie konkretnym punkcie. Także to było oczywiście jasno określone. Tak. Poszukiwania Kacperka trwały 12 dni. Tak.
i kiedy Jackowski włączył się do akcji? Ja nie pamiętam. Rozmawialiśmy bodajże parę dni po tym zdarzeniu, także rozmawialiśmy w tej sprawie raz albo dwa. Także to nie była jakaś intensywna rozmowa na ten temat, gdzie, co i jak, tylko i wyłącznie te punkty, które zostały zaznaczone, a było ich kilka, w jednym przypadku odniosły się mniej więcej do punktu, gdzie zostało odnalezione ciało. Czyli jeden z punktów, który wyznaczył dokładnie, tak. Jackowski, tak, był trafny. Tak. I uważasz, że to była kwestia przypadku, czy kwestia tego, że faktycznie jest medium? Nie określam się, jeżeli chodzi o medium, bo bardzo mało wierzę w medium. Mhm. Gdyby było medium, to Krzysztof Rutkowski nie szukałby zegarka w Warszawie w punktach, które może być ten zegarek, tylko zapytałbym Krzysztofa Jackowskiego, gdzie jest zegarek wartości Patek Philippe 92 tysięcy dolarów amerykańskich, wskazałbym miejsce, pojechałbym, zatrzymałbym człowieka i przekazałbym zegarek policji. Tu okazała się zupełnie inna sytuacja. Uzyskaliśmy informacje od informatorów, gdzie przeprowadziliśmy dziennikarskie śledztwo. Zegarek został zwrócony praktycznie policji i właścicielowi w piątek wieczorem w ostatni tydzień. Gdyby medium było, to medium by siedziało drugie drzwi obok biura Rutkowski, Krzysztofa Rutkowskiego, i medium wskazywałoby mi, gdzie jest ten człowiek, czy ten zaginiony, czy przedmiot, czy skradziony samochód. Ja nie korzystam w ogóle z pomocy Krzysztofa Jackowskiego, żeby sprawa była jasna. Ja nie telefonuję do niego w sprawach poszukiwawczych. Ja z Krzysztofem Jackowskim rozmawiam bardziej prywatnie, aniżeli na tematy stricte służbowe. Rozumiem. Wielokrotnie przeplatają się nasze drogi przy sprawach, które są realizowane, ale przy sprawach tych, które były realizowane, jeżeli chodziło o osoby zaginione, a było bez wody, nie było takiego wskazania, które jednoznacznie potwierdziłoby miejsce osób, gdzie, powiedzmy, zaginęły, a gdzie my je odnaleźliśmy. Tak, powiedzmy, sytuacja zaginięcia dwójki młodych ludzi w okolicach Zakopanego, gdzie wskazanie Krzysztofa było w okolicach, powiedzmy, części terenu podgórskiego. GoPro przerzucił bardzo dużo śniegu. Okazało się, że nie ma tam nic. My natomiast tych młodych ludzi odnaleźliśmy w Pradze, w Czechach. W związku z tym te informacje zdecydowanie się rozminęły. Ja pamiętam, że GoPR wtedy bardzo mocno urągał na to, że wykonali tyle roboty, a my odnajdujemy ludzi w Czechach. Dlatego też tak to wygląda, że ja nie pytam Krzysztofa, dzisiaj mamy zaginięcie człowieka w Nowym Targu, ja zbieram ekipę, jedziemy wykonywać robotę, ponieważ nasze sukcesy i nasze wyniki są stricte uwarunkowane naszą pracą, a nie informacjami, czy to od Krzysztofa Jackowskiego, czy od innych wróżek, czy jasnowidzów. Z tego biuro Rutkowski nie korzysta. Rozumiem, ale powiedziałeś, że to się nie sprawdza w przypadkach, kiedy nie ma wody. A co z przypadkami, kiedy jest woda? Czemu tam to się sprawdza według ciebie? Jest fizyka, która wyrzuca ciało w danych punktach, w danych miejscach. Są 3-4 zakręty, gdzie znaczymy punkty. Proste. I Jackowski się na tym zna według ciebie? Ja myślę, że jest w stanie określić, jeżeli chodzi o wodę, tutaj można powiedzieć, że może mieć odpowiednie trafienie. Rozumiem. A co sądzisz o jego przepowiedniach? Jedna z nich jest o tym, że nastanie wojna, kiedy skończy się pandemia koronawirusa. Że wojna jest cały czas. Ja myślę, że na wschodzie przejdzie do Polski i opanuje całą Europę. Ja myślę, że sytuacja, która w tej chwili jest, dla nas wszystkich jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Nienawiść, zawiść, mowa nienawiści, wyzwiska publiczne,
kłótnie, awantury. Słuchaj, ja wykonywałem wiele działań, wiele akcji w mojej 30-letniej karierze prowadzenia różnych biur. Oczywiście z uwzględnieniem biura detektywistycznego Rutkowski. I biura doradczego Rutkowski, biura doradczego Rutkowski, Maja Rutkowski, prowadzenia działalności medialnej, prowadzenia magazynów, powiedzmy, kryminalnych dla różnych stacji telewizyjnych. Prowadzenie filmu Detektyw również w jednej z komercyjnych, stacji telewizyjnych, jak wiesz, oglądalność rozwalała system. 4 miliony stałego widza. Jak ja dzisiaj słyszę, jak chwalą się niektórzy oglądalnością rzędu 1,5 miliona, że jest to wielki sukces dla telewizji, uważam, że... Którą telewizję masz na myśli? Nie będę w tym momencie się wypowiadał. Takie rankingi słyszę i gratulacje wzajemne za super programy, które osiągają 1,5 miliona oglądalności. Detektyw miał oglądalności 4 miliony stałego widza. Widza w przedziale wiekowym pomiędzy 15 a 50 lat. Najbardziej opiniotwórczy przedział wiekowy dla wielu w ocenie tego, co my robiliśmy. Dlatego też, jeżeli Detektyw jako program bił fakty TVN-u, to już była sytuacja naprawdę dość dobra. Zaznaczam, program emitowany był 22:30 ze względu na drastyczne sytuacje, które zdarzały się w trakcie tej roboty. Myślę, że przepowiednie, które są i to, co my widzimy dzisiaj, w jakiś sposób mogą się odnieść do przejść w realia. Pandemia, według mojej oceny, jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Przepowiednie Krzysztofa mogą się spełnić, ponieważ ludzie, gdyby mogli dzisiaj, gdyby nie było prokuratury, która jeszcze trzyma w cuglach chętnych do zabijania, chętnych do niszczenia, chętnych do palenia, chętnych do rozwalania jakichś grup społecznych, które robią swoją działalność, wzajemnych partii, doszłoby do wielu mordów, ponieważ ludzie tak jakby byli żądni krwi i zemsty, ludzi na ludziach sukcesu. I to jest bardzo duży problem. Hejt, zauważ, jaki hejt jest skierowany w stosunku do ludzi, którzy coś osiągnęli, którzy mają się czym pochwalić. Czego się zazdrości? Zazdrości się sukcesu, a jak jest sukces, to jest bogactwo. A jak jest bogactwo, to jest niby szczęśliwe, fantastyczne życie. To są super luksusowe samochody, to są domy, tylko że wielokrotnie ci, którzy nawet to mają, nie mają czasu z tego korzystać, ponieważ są w wirze pracy i pomimo to, że nie musieliby pracować, pracują, bo już inaczej nie potrafią. Lamusy, którzy siedzą przy komputerach i klepią jako hejterzy wyzwiska, obelgi różnego rodzaju pod adresem ludzi, gdzie niejednokrotnie komputer, na którym pracuje, jest w leasingu bądź na kredyt. Komornik puka do drzwi, ale on jeszcze pisze ostatnie zdanie, żeby kogoś opluć. Taka niestety jest sytuacja i dzisiaj rzeczywistość. Stąd też ja się zastanawiałem nad tym, czy warto jeszcze. Chociaż ja mogę powiedzieć, że jestem w takiej sytuacji ekonomicznej, że ja już nie muszę pracować. Ja pracuję dla przyjemności i pracuję dlatego, żeby junior miał co napisać w wypracowaniu z języka polskiego, czym zajmuje się jego tata. Żeby nie był pozbawiony i wyjałowiony z ideałów, które zostały mnie przekazane przez mojego ojca. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. To znaczy? To znaczy, czy uważasz, że Jackowski ma rację, że po COVID-zie nastanie wojna? Taką rację może mieć Jackowski i taką rację mogą mieć również inni ci, którzy na to zasługują. Ponieważ ta wojna, jeżeli przyjdzie do niszczenia świata, to nie przyjdzie dlatego, że ludzie zapracowali sobie na dobro.
Ludzie pracują sobie cały czas na bardzo złe. W sumie ta dekadencja i widzisz, tak jak upadło Cesarstwo Rzymskie, tak idzie to w kierunku upadku tego, co osiągnęliśmy dzisiaj. Mówisz konkretnie o naszym kraju? Osiągnęliśmy ogólnie, Europie? Ogólnie. Społeczność. Oczywiście bardzo mocno klarują się różnice ekonomiczne, gdzie powiedzmy w latach 2000, z początkiem lat 2000 była ta klasa średnia bardzo mocno ustabilizowana i wyrobiona. Dzisiaj przechodzimy z ogromnego bogactwa do niestety do biedy. Wiele samobójstw, które powstały, powstają na bazie, że ludzie nie mają co dać jeść swoim dzieciom. Niestety to się zdarza również w Polsce. I takie sytuacje mają miejsce. Ludzie nie potrafią się dzielić. Nie potrafią sobie dać czegoś, co jest im bardzo potrzebne. Patrzą bardzo mocno tylko i wyłącznie na siebie i na swoje najbliższe otoczenie. Ja staram się kształtować pewnego rodzaju ideę w juniorze na tyle silną, że jeżeli coś jest tobie niepotrzebne, a masz piękne zabawki, a ma, można powiedzieć, tira zabawek, jakbym to powiedział, zawieziemy te zabawki, ponieważ już masz, chłopie, prawie 8 lat i bardziej książki powinny być dla ciebie interesujące, a nie samochody elektryczne, samoloty i różnego rodzaju przedmioty, które dają ci przyjemność i zabawę, zawieziemy te zabawki do Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie są bardzo chore dzieci na raka i przekażemy je w komplecie. Tatuś, jeszcze poczekajmy, ponieważ jeszcze się muszę odrobinę nim nacieszyć, ale już robię selekcję i już zaczyna odkładać. I to jest bardzo ważne. Jeżeli przychodzą do nas z propozycją, czy wybudujemy studnię, powiedzmy w Afryce, w jednym z państw afrykańskich, ja mówię tak. Dostałeś taką propozycję? Tak. Ile kosztuje wybudowanie? 10 tysięcy euro. Wchodzę w to. Wchodzę w to od ręki. Dlatego też jest to studnia dla dzieci. Wchodzę w to od ręki i lecę tam. Lecę, żeby ją otworzyć i żeby ją wybudować. Rozumiem. To mnie bardzo mocno obudziło, wiesz, tak, halo, mister, ty masz wszystko tutaj dookoła siebie, masz wszystko, co chcesz. Jedynego, czego nie masz czasu. Tak poza tym masz wszystko. Nie brakuje mi nic, zupełnie. Mam super żonę, bardzo uczciwą, bardzo dobrą, elegancką kobietę. Tym bardziej pracuje razem ze mną. Mam super juniora, który przejmie, sądzę, to, co zostało stworzone. Czyli liczysz na to, że junior przejmie po tobie twój No, proces. Ktoś będzie musiał tym samochodem pancernym, który dzisiaj został już sfinalizowany, Tour 6, który został przeze mnie zakupiony, polską policję było stać na 8. Samochód dość drogi, ponieważ wartość tego pojazdu to jest 3 miliony. Samochód bojowy, pancerny, wyposażony topowo we wszystko. Podjęliśmy decyzję, kupujemy. Ktoś się zapyta, po co tobie taki samochód? Po to, żeby był. Także przyda się do roboty. Tak jak jeden z moich ludzi dzisiaj powiedział, szefie, ten samochód sam zrobi większą robotę niż 20 ludzi. Wygląda imponująco, wygląda super. Także ci, którzy będą nas oglądali, jeżeli klikną Tour 6, Rutkowski zakupił, zobaczą, jak to wygląda. Sam osobiście tym jeździłem na portalu patriot24.net, Polacy w kraju na świecie, telewizja Patriot24. Jest pokazany materiał właśnie z tak zwanych testów i negocjacji, które dotyczyły zakupu tego pojazdu. Tak, jest to kawał sprzętu. Tak, dokładnie tak. Byłeś detektywem, teraz masz swoje biuro detektywistyczne. Powiedz mi, co sądzisz na temat sprawy Magdaleny Żuk? Sprawa Magdaleny Żuk dla nas została przedstawiona po 2 tygodniach, pomimo że sprawa ta wywoływała tyle emocji u internautów przede wszystkim. U tych, którzy przedstawiali swoje wizje, ale nie znali tematu od strony faktów. My oparliśmy się na faktach. Po 2 tygodniach przedstawiliśmy, przedstawiliśmy naszą hipotezę,
śmierci Magdaleny Żuk, która notabene została dokładnie w tej samej formule przekazana przez prokuraturę okręgową w Jeleniej Górze, prawie że słowo w słowo to, co my przekazaliśmy po 2 tygodniach od momentu zaginięcia, prokuratura przekazała po roku. Oczywiście wiele osób się z tym nie zgadza. Wiele osób doszukuje się winnych wśród, powiedzmy, Markusa, który był jej chłopakiem. Dokładnie. Wśród osób, które były na miejscu w Egipcie. Dla nas nie ma tu w żaden sposób jakiegokolwiek udziału osób trzecich i teorie, które wysnuli, że my oczywiście zostaliśmy sfinansowani przez szejków i zmieniliśmy wizję, no to w tym momencie zadam pytanie, jeżeli... Samobójstwo, prawda? Oczywiście, że tak. Dokładnie tak. Po prostu ciśnienia nie wytrzymała i według naszej oceny po prostu doszło do próby samobójczej i niestety w wyniku tej próby zmarła. Dlatego też kulisy śmierci Magdaleny Żuk dla mnie są bez jakiejkolwiek wątpliwości, co się mogło zdarzyć. Oczywiście spekulanci internetowi mają swoje oceny i swoje opinie. Film być może, który zrobił Patryk Wega, podbije, tak jak służby specjalne, zabójstwo Andrzeja Lepera, gdzie według mojej oceny, ponieważ rodzina Andrzeja Lepera zwróciła się do mnie o pomoc. Udzieliliśmy im tej pomocy. I teoria, i hipoteza jest jednoznaczna. Śmierć samobójcza. I nie ma innej. W filmie oczywiście, który dzięki Bogu ma kategorię fabularnego, a nie opartego na faktach, może być, że służby specjalne zabijają Andrzeja Leppera. Tylko się pytam, podaj mi jeden motyw, dlaczego Andrzej Lepper mógłby zginąć z rąk służb specjalnych. Jeden. A ja ci podam 10, dlaczego popełnił samobójstwo. I jakie jest tych 10 powodów? 10 w tak zwanym przysłowiowym wskazaniu. Pierwsze, brak pieniędzy. Wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Utrata wizerunku całkowitego, personalnego Andrzeja Leppera. Utrata wizerunku partii, której był przewodniczącym. Różnego rodzaju zachowania, które towarzyszyły przy udziale prostytutek, o których sam mówił w tak zwanym artykule w Super Expressie wyznania Leppera. Totalna kompromitacja na własne życzenie. Partia, która traci swoją twarz. Partyjni koledzy odwrócili się całkowicie od niego. Kolejka chętnych do odwożenia go do Koszalina, w okolice Koszalina, do jego rodzinnej miejscowości. W tej chwili chłop nie miał pieniędzy na transport, nawet publiczny, czyli pociąg, nie miał pieniędzy. Kolejny powód. Biznes, który miał być zrobiony z jednym z jego współpracowników na Białorusi, legł w gruzach. Jaki to biznes? Biznes handlu drewnem. Także legł w gruzach. I oczywiście samotność. Masz 10 powodów śmierci Andrzeja Leppera. Rozumiem. I samobójczej śmierci Andrzeja Leppera. A nie ma żadnego powodu, żeby ktoś go zamordował. Bo Andrzej Lepper ze swoją wiedzą nie był osobą wiarygodną. Weź pod uwagę, ja Andrzeja Leppera znałem osobiście. I jako pierwszy poseł z samoobrony, ja byłem zaangażowany niewiele w politykę, ale jak już się to zdarzyło, ponieważ bezpośredni kontakt z Andrzejem. Miałem bezpośredni kontakt siłą rzeczy, ale w momencie, kiedy zobaczyłem listę Leppera i informacje, które uzyskał od jednego z mężczyzn, który przyleciał do niego ze Szczecina, gdzie miała być to dla Andrzeja Leppera tak zwana złota skrzynia informacji, którą się posłużył, występując na mównicy sejmowej, gdzie oskarżył wiele osób. Nie podjąłem jeszcze tematu
prywatne procesy karno-skargowe o pomówienia, które nie miały żadnego odbicia w życiu realnym. Następnego dnia rano po wystąpieniu Andrzeja Lepera Trybuna, była to taka kiedyś codzienna gazeta SLD, daje informację, że Rutkowski wymaga od swoich współpracowników, nakazuje wręcz im niszczenia wszystkich dokumentów, które dotyczą polityków, niszczenia wszystkich nagrań, które dotyczą polityków, filmów i innych materiałów na piśmie, które posiada. Czyli zasugerowane zostało to, że ja byłem głównym, przekazem informacji o tej grupie polityków, którzy zostali oskarżeni publicznie przez Andrzeja Lepera. Wtedy powiedziałem, nie dziękuję, występuję z tego, ponieważ towarem, który sprzedaję ja i który sprzedawałem w tamtym czasie jako biuro detektywistyczne, to była informacja. Ja, o czym nie wszyscy wiedzą, kiedy pełniłem funkcję posła, pełniłem ją jako funkcja społeczna. Ja nie brałem pieniędzy w ogóle ze Skarbu Państwa, żadnej pensji poselskiej. Robiłem to zupełnie charytatywnie. Popełniłem błąd, bo trzeba było brać pieniądze i przekazywać je na dom dziecka. Sądzę, że jakiś dom dziecka dzisiaj byłby mi za to wdzięczny. Albo dla chorych dzieci. Tak, dla hospicjum. Ja tego nie zrobiłem, bo uznałem, że tak jest w porządku, bo chcę prowadzić swój biznes dalej. Ja nie chcę robić tak zwanych machinacji pod tytułem przepisywania firmy na żonę, przyjaciółkę czy kogokolwiek innego. Nie chciałem tego robić. Czy na dyrektora biura. Chciałem iść prostą drogą. Niestety nie wyszło to dobrze mi na zdrowie, ponieważ te działania, które robiliśmy, bardzo mocno były solą wokół dla tych, którzy zapomnieli o tym, jak zresztą nauczyciel dla sędziów, policjantów, prokuratorów, były zastępca prokuratora apelacyjnego w Rzeszowie, pan Andrzej Kiełtyka, zaznaczył w swoim dziele, które dał mi w prezencie, państwo nie ma monopolu na ściganie przestępstw. Stąd też to robimy i robimy to skutecznie. Akcja piątkowa pokazała jedno. Cała policja szukała zegarka wartości 92 tysięcy dolarów amerykańskich, który został zrabowany obywatelowi Austrii, mieszkającemu na stałe w Szwajcarii. Najbardziej zdziwiło dzisiaj matkę chłopaka, który został okradziony, kiedy zadali pytanie, kiedy mogą odebrać zegarek. O godzinie 12:00 policjant prowadzący tę sprawę poszukiwania zegarka nie wiedział, że został znaleziony. I to jest paradoks i paranoja systemu. Rozumiem. I to właśnie ze względu na te paranoje systemu, o której mówisz, zdecydowałeś, że odejdziesz od polityki? Absolutnie nie chcę się w tym babrać. Polityka to nie jest miejsce dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, ja jestem indywidualistą i każdy z nas powinien robić to, co robi najlepiej. Dziwi mnie fakt, że wielu dobrych fachowców z poszczególnych kategorii dziedzin, czy to medycyna, czy budownictwo, czy teatr, czy szeroko pojęta kultura, nie wykluczając teatru, trafiają do polityki, czy sportu, trafiają do polityki jako osoby znane dla partii w danym momencie i mogą przynieść bardzo dużą ilość głosów. Głosujących na mnie osób w Łodzi było ponad 8 tysięcy. Był to drugi wynik po Leszku Millerze w wyborach parlamentarnych. Mało tego, najbardziej ciekawą sytuacją jest jedno, że ja nie powiesiłem żadnego plakatu wyborczego. Żadnego. Żadnego billboardu. Nic. Zupełnie nic. Rozumiem. Byłeś jednak zaangażowany w tę politykę przez krótki czas.
ale poznałeś wiele osób i wiele polityków. Czy uważasz, że Zbigniew Ziobro jest politykiem na odpowiednim miejscu? Czy ten człowiek powinien być politykiem, czy powinien być ministrem? Ja myślę, że tak. Że on się sprawdza na tym stanowisku. I powiem dlaczego. Jest tak trochę bezwzględny w swoich działaniach. Jest samodzielny w swoich działaniach. Oczywiście podporządkowany musi być pewien system, który go promuje, bo ten system promuje ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i osobę, która w jakikolwiek sposób jest władcą w danej kategorii grupy społecznej i grupy zawodowej. Jest to pewnego rodzaju, oczywiście opozycja ma pretensje o to, że on może wszystko, ale on rządzi. On rządzi pewnymi podmiotami, które wchodzą w skład Ministerstwa Sprawiedliwości. I bardzo dobrze. Ponieważ wielu sędziów czuło się mocno bezkarnych. Wielu prokuratorów czuło się również mocno bezkarnych. Jak to może być, że prokurator jeździ ciągle po pijanemu i w ostatnim czasie powoduje wypadek drogowy, gdzie naraża swoje życie innych na utratę? O kim mówisz? O jednym z takich przypadków, który tak się nie tak dawno zdarzył. Nie będę mówił personalnie. Ale takie sytuacje mają miejsce. Takie sytuacje mają miejsce, gdzie jeszcze jest tak zwana grupa święte krowy w togach sędziowskich, święte krowy w togach prokuratorskich, ludzie, którym wydaje się, że mogą wszystko i są bogami. Ponieważ decydują o ludzkim życiu. Tak, decydują. Tylko, że niestety dla nich w wielu przypadkach, jeżeli są aroganccy, butni i w kategorii togi bez sumień, opisywani są niejednokrotnie bardzo krytycznie. Dlatego też, jeżeli chodzi o ministra obecnego, jest jakiś porządek. Jest jakiś porządek, jeżeli chodzi o tak zwaną przestępczość, walkę z przestępczością pospolitą. Zobacz, jesteśmy bardziej bezpieczni dzisiaj, niż byliśmy 10 czy 20 lat temu. Ale mówimy również o człowieku, który nie dopilnował we własnym ministerstwie wybuchu afery związanej z hejtem. No, rozmawialiśmy o hejcie. Wiesz, rozmawialiśmy o hejcie, ale pamiętaj, nie jesteśmy w stanie dopilnować wszystkiego. Ja sobie z tego zdaję. No tak, tylko że wiesz, nawet najlepsi, czy będąc doradcami prezydenta, czy będąc powiedzmy na stanowiskach dyrektorów departamentów, czy wiceministrów, jeżeli posuwają się do pewnego rodzaju niemoralnych, wręcz przestępczych zachowań, powinni być za to ukarani. Ale są to ludzie. Są to ludzie. Zawsze znajduje się gdzieś czarna owca. Tego, przed tym się nie uchronisz. I to nie będzie, to nie miało, nie ma znaczenia, czy jest to dziennikarz. Mamy dziennikarza. Znanego, który pił, brał narkotyki, jeździł samochodem, spowodował wypadek drogowy pod wpływem narkotyków i alkoholu i zadajemy sobie pytanie, gdzie jest jego moralność? A był taki opiniotwórczy i taki bardzo mądry i taki ganiący wszystkich i grożący każdemu palcem. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy pełnią stanowiska również ministerialne w innych rządach, korumpowali się? Tak było. A czy ty u siebie w biurze miałeś taką czarną owcę? Więc zawsze się zdarzy czarna owca, niewdzięczna, która pracuje, może pracować. Powiem, że ja osobiście nie doznałem jakiegoś szczególnego uderzenia w interes biura Rutkowski, jeżeli chodzi o czarną owcę, ale zdarzały się sytuacje, gdzie powiedzmy nawet dochodziło do zatrzymania przy moim udziale i policji osoby, która pracowała dla firmy Rutkowski. Takie sytuacje miały miejsce. Ale staramy się walczyć z patologią, tak samo jak jest Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, które tylko pracuje pod kątem
przestępstw popełnianych przez policjantów, tak samo my również musimy dbać o wizerunek i eliminujemy takie osoby. I też macie w swoim zespole osoby odpowiedzialne za eliminowanie tych czarnych osób? No, osobom za eliminowanie takich osób, takich ludzi jest jeden człowiek w tym biurze. I jest to kto? Jest to Krzysztof Rutkowski. Rozmawialiśmy o władzy. O tym, jak władza zmienia ludzi, jak daje im poczucie pewności siebie, tego, że bezkarności. Tego, tak. Że są wręcz wszechmogący. Nie, oni nie są wszechmogący. Im się wydaje poczucia. W czasie to samym, że są wszechmogący. Tak. Władza w naszym kraju objawia się nie tylko w świecie polityki. Coraz częściej objawia się też u nas w kwestii Kościoła. I jedną z osób znanych na całą Polskę, która dosyć dużo tej władzy ma, jest ojciec Tadeusz Rydzyk. I chciałabym zapytać ciebie o zdanie na temat tego człowieka. No, oczywiście historia Tadeusza Rydzyka jest mniej lub bardziej znana. Skąd się wziął? Dlaczego w ogóle powstał? I ty znasz tę historię? Jakie były podwaliny, fundamenty Tadeusza Rydzyka? Dlaczego przyjechał do Polski i stał się osobą, która tak dużo mogła zrobić i tak dużo zrobiła? Ponieważ w początkowym okresie Radio Maryja miało być radiem tak trochę narodowościowym dla Polaków i tak trochę politycznym w kierunku budowania demokracji. Taki był zamysł Niemców. I według ciebie Niemców, ten którzy, zamysł się sprawdził? Którzy, no myślę, że tym, którzy mieli taki zamiar i tym, którzy mieli takie założenia, wymknęło się to spod kontroli, ponieważ ojciec Tadeusz Rydzyk stał się zupełnie samodzielnym, suwerennym podmiotem wychodzącym poza jakąkolwiek kontrolę. A to raczej on kontroluje w wielu przypadkach tych, którzy podejmują decyzje w naszym państwie. Tadeusz Rydzyk podejmuje takie decyzje. Czyli to Tadeusz Rydzyk jest osobą, która kontroluje jakąś część polityków. No z pewnością tak, ponieważ Tadeusz Rydzyk ma elektorat. Tadeusz Rydzyk ma radio o największych zasięgach nadawania w naszym kraju. To jest jednoznaczne. Tadeusz Rydzyk ma swój elektorat. Oczywiście to jest starszy elektorat. Przedział wiekowy, powiedzmy, może być od 50 lat w górę, czy no, biorąc pod uwagę może ludzi bardziej wierzących od 40 lat w górę. I ten elektorat niestety topnieje, ponieważ ci ludzie ze względu na wiek umierają. Ale w dalszym ciągu jest niebywale silną politycznie decyzyjną, opiniotwórczą postacią, która jest bardzo mocnym podmiotem, on jest bardzo mocnym graczem na polskiej scenie politycznej. To, co nie byłoby dozwolone komuś innemu, nawet w wypowiedziach, nawet w ocenie sytuacji, jest pozwolone Tadeuszowi Rydzykowi, który mówi to w otoczeniu osób najwyższych funkcji państwa polskiego. Zacytujmy jego wypowiedź w takim razie. Jest to wypowiedź, którą duchowny, w której duchowny miał na myśli biskupa Edwarda Janiaka. I tutaj cytuję. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? I jest to zdanie wypowiedziane w tematyce pedofilii w kościele. Ja pozostawiam to bez komentarza. Dlaczego? Komentarz może być jeden, tylko wyłącznie krytyczny. Nie ma tego, że ksiądz zgrzeszył. Nie ma czegoś takiego. Ksiądz wykorzystał w danym momencie kogoś, kto temu księdzu wierzył, a ksiądz był tak zwanym przełożeniem Pana Boga. W związku z tym wykorzystywanie dzieci w kościele to jest najbardziej obrzydliwa płaszczyzna działalności, w ogóle działalności kościoła. I to jest coś, co dla mnie jest nie do zaakceptowania. Ja sądzę, że było to bardzo poważne faux pas
ojca Tadeusza Rydzyka, za które on sam z siebie, nie pod wpływem innych osób, on sam z siebie powinien przeprosić. Tak nie powinien mówić duchowny. Nie możemy. No dobrze, no to możemy powiedzieć tak. To tak jakby komendant główny policji powiedział, no dobrze, no nie mówmy o tym policjancie, o tym sierżancie z Wydziału Ruchu Drogowego, który przyjął łapówkę. No bo proszę państwa, kto nie ma pokus, żeby przyjmować pieniądze? To jest w mniejszej skali, ponieważ ten policjant, jeżeli przyjął tę łapówkę, to zrobił na pewno mniejszą krzywdę dla oceny ogólnej kategorii społecznej, aniżeli ksiądz, który wykorzystał dzieciaka seksualnie. To jest nieporównywalna historia. Ale jak byśmy zaakceptowali takiego komendanta głównego policji? Jaką byśmy mieli o nim ocenę? No, ale proszę państwa, każdy z nas ma swoje pokusy. Każdy z nas chce zarabiać pieniądze. A przepraszam bardzo, jeszcze chciałbym powiedzieć państwu, że właśnie ten sierżant buduje dom i urodziło mu się dziecko. No to dlaczego miał nie wziąć tych pieniędzy na ulicy? Powiedziałeś o przeprosinach. Ojciec Rydzyk wystosował przeprosiny. Uważa, a tego nie wiedział. Były jego własne słowa? Tego nie wiem. Nie czytałeś? Nie czytałem, nie. Tego nie wiem. To nawet tego nie wiedziałem, ale myślę, że... Wystosował oficjalne przeprosiny. Powiedział w nich, że nie chciał skrzywdzić nikogo i nie to miały znaczyć jego słowa. I że pedofilia w kościele jest obrzydliwa. No. I że nie... Zgodził się razem z nami. Obrzydliwa, tylko powiedział dokładnie to, że nie chciał skrzywdzić żadnych ofiar, żadnych dzieci, które padły ofiarą Kościoła. No. Uważasz, że to mogły być jego własne słowa? Sądzę, że jeżeli dba o swój wizerunek, to mogły być jego własne słowa. Jeżeli dba o własny wizerunek i dbają inni, mogli być to, mogło być to konsylium osób, które podjęło taką decyzję, że tak trzeba zrobić, bo to słyszeli wszyscy i to widzieli wszyscy i to było mocnym zdziwieniem. Ja nawet się zastanawiałem, wow, co ten chłop gada, no? Co on mówi? No właśnie, i czy człowiek, który... Co on mówi? I jeszcze on to mówi w otoczeniu najwyższych głów państwa polskiego. I czy człowiek, który powiedział takie słowa, czy to cię przekonuje, kiedy potem przeprosił za nie, kiedy oficjalnie, kiedy wyszła afera? Czy przekonuje cię to? Czy przekonują cię jego przeprosiny? Czy uważasz, że to były faktyczne przeprosiny z jego serca? Trudno mi jest powiedzieć. Wiesz, no, każde przeprosiny, jeżeli są wypowiedziane, mają jakieś podłoże i fundament. I czy te przeprosiny są z rozsądku i z uratowania choć odrobiny pozostałości wizerunku, no to okej, to wygląda słabo. Jeżeli te przeprosiny wynikają z głębi serca, no to może mamy to w jakiś sposób potraktować poważniej, ale trudno mi jest się odnieść do przeprosin ojca Rydzyka, ponieważ nie znam go na tyle, nie znam jakie było podłoże jego działania. Czy to było działanie zamierzone po konsultacji z wieloma fachowcami od PR-u, ponieważ ksiądz, ojciec, dyrektor Tadeusz Rydzyk nie jest tylko duchownym, ale jest przede wszystkim osobą, która potrafiła dokonać bardzo ogromnego budulca zmiany mentalności u wielu ludzi i to jest coś, co zrobiło Radio Maryja. Ksiądz Tadeusz Rydzyk jest również biznesmenem, jak wskazuje jego, jak wskazują na to jego dobra materialne, no skądś te pieniądze musiał pozyskać. Pozyskał je w sposób, powiedzmy, swojej działalności, ale nie z tacy, po prostu z tego, co, czym dysponuje. Dysponuje instrumentem bardzo silnym, medialnym, radiem i telewizją, które ma bardzo duże znaczenie. Tak, poza tym dostał dofinansowanie od państwa w wysokości powyżej 300 milionów złotych. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dostał, no bo państwo w jakiś sposób również jest wdzięczne ojcu Tadeuszowi za prowadzenie
pewnego rodzaju przekazu informacji, które no, w jakiś sposób pozwalają na wygrane. Czyli uważasz, że jest to w pewnym sensie, można to nazwać współpracą? Jest to na pewno medium, jest to na pewno przekaz, którym dysponuje Tadeusz Rydzyk. Jest to antena i telewizja, która ma bardzo duże znaczenie w Polsce. Ogromne znaczenie w Polsce. Znaczenie wśród słuchaczy, czy znaczenie biznesowe? Znaczenie wśród odbiorców informacji. Powiedz mi, byłeś detektywem, masz swoje biuro. Byłeś zaangażowany w politykę. Interesujesz się polityką, bądź interesowałeś się polityką. Jak to jest? Interesujesz się nadal? Czy... Tak, oczywiście, że interesuję się nadal, ale interesuję się w sposób bardzo umiarkowany, ponieważ polityka dzisiaj jest polityką bardzo, bardzo awanturniczą. I powiem tobie zupełnie szczerze, że to, co widzę i to, do czego dochodzi, do sytuacji, do jakich dochodzi, do ataków, wręcz powiedziałbym o charakterze prawie że terrorystycznym w stosunku do innych osób, które mają związek z polityką, a są po przeciwnej stronie, budzi no, pewnego rodzaju zastanowienie, dlaczego do tego dochodzi w ogóle. Co jest tego przyczyną? Czy ta mowa nienawiści, o której tak dużo dzisiaj mówią wszyscy, nigdy nie zostanie skończona, ponieważ państwo jest jedno. Państwo, ludzie, obywatele, suweren, jak to niektórzy nazywają, podlega ojcu i matce. Ojciec, powiedzmy, to opozycja, matka to rządzący. To jest tak jak w rodzinie, w której nie potrafi się dogadać ojciec i matka, kto najbardziej na tym cierpi? Dzieci. Kto najbardziej cierpi na ciągłej awanturze opozycji z rządzącymi, rządzącymi z opozycją? Wiesz, nawet niektóre zachowania opozycyjne również dla mnie są niezrozumiałe, kiedy opozycja ma pretensje do lewicy, dlatego że zagłosowała za przyjęciem 770 miliardów złotych od Unii Europejskiej. I teraz opozycja mówi, nie, my nie chcemy tych pieniędzy. No halo. Zastanówmy się, co z tego motywem. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Krzysztofie, czy masz tropy sprawy, które mogłyby obalić rząd? Wiesz, nie jestem wywrotowcem i nie szukam takich emocji, jak robili to inni. Nie staram się kompromitować kogoś na bazie wyssanych z palca informacji. Myślę, że takim ostatnim atakiem, który był przez wiele osób z sieci, w tym między innymi ze strony jednego z dziennikarzy, Janusza Esz, jednego ze świadków koronnych, tak zwanego Brody, jednego z bardzo mocno ulokowanych w internecie biznesmenów, bądź też nie biznesmenów. Osoby te, sądzę, że ci, którzy są w sieci i wiedzą, o kim mówię, starały się niszczyć wizerunek żony Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej. Ja stanąłem w jej obronie i będę stawał, ponieważ jest to najbardziej obrzydliwa forma ataku na polityka, ale nie tylko polityka, na faceta. Na gościa, który ma żonę, ma dziecko. Ta kobieta ma dziecko, które chodzi do szkoły i pokazuje jej się nagie zdjęcia, gdzie są to zdjęcia fejkowe. Pokazuje się związki z mafią pruszkowską, których nie było. Pokazuje się kontakty z Rutkowskim po to, żeby wykorzystać moje informacje i przekazać je dalej do rządu, a ja miałem mieć informacje z rządu, wykorzystywać je w
przeciwko nim. Bzdura totalna. To jest upadek moralności absolutnie w każdym zakresie. Jeżeli ktoś takimi metodami chce uderzyć w interes rządzących, jeżeli ktoś takimi metodami chce uderzyć w ministra sprawiedliwości, tak oddziaływując i tak działając, muszę ci powiedzieć, że to powinno być ścigane bardzo mocno prawem. Takie osoby nie powinny mieć możliwości przekazu za pośrednictwem Facebooka czy innych środków informujących w mediach społecznościowych, ponieważ to nie są dziennikarze śledczy, którzy mają zmienić i ujawniają przestępstwa rządzących, które nigdy by się nie ukazały, gdyby tego, powiedzmy, tej informacji, gdyby ta informacja nie ujrzała światła dziennego. Jest to zwykłe dziadostwo. Użyłbym bardziej dosadnego słowa, ale w związku z tym, że mogą oglądać nas również dzieci, nie będę tego robił, ponieważ staram się zachować kulturę wypowiedzi i nie kierować się tym, czym w wielu przypadkach kierują się moi wrogowie, którzy rejestrują się zazwyczaj i montują w grupę wtedy, kiedy doznają krzywdy przez Biuro Rutkowski przeze mnie. Szumowina, złodzieje, oszuści, rozbójnicy, wywrotowcy polityczni starają się połączyć razem i stworzyć jedną bańkę, która najchętniej przerodziłaby się w kulę śnieżną, która mnie by zamiotła i położyła pod lawiną. Ale w wielu przypadkach, niestety, ta grupa tej szumowiny, która niejednokrotnie się zbiera, tak jak powiedziałem, złodziei, oszustów, osób o moralności praktycznie zerowej, ponieważ kobiety, które łączą się niejednokrotnie w taki zespół osób, mają gorszą moralność niż prostytutki, które możemy traktować jako kobiety, które pracują w ten sposób, ale nie są z charakteru dziwkami. A tu mamy do czynienia z taką grupą osób, które starają się uderzyć. W mój interes również. I to, co zrobili z żoną Zbigniewa Ziobry, jest to najgorszym dziadostwem, jakie można zrobić. Oczywiście procesy sądowe, które niestety trwają długo, być może wyjaśnią tę sprawę. Jeżeli będzie kiedykolwiek ktoś potrzebował mnie w tej sprawie jako świadka, to ja się zgłoszę jako pierwszy. I tak jak fakt przedstawił na pierwszej stronie, Rutkowski broni w trakcie konferencji prasowej żony Zbigniewa Ziobry, tak będę robił to w dalszym ciągu. Okej. Uważasz w takim razie, że są podstawy, aby ktoś chciał obalić ten rząd? Zawsze były podstawy, żeby uderzyć, nie tyle może obalić, uderzyć w rząd, w każdy rząd. Od kiedy pamiętam i byłem małym dzieckiem, zawsze były te podstawy, żeby uderzać w rząd, żeby uderzać w rządzących. Ja jestem legalistą. W związku z tym ja akceptuję kraj i rząd, w którym ja żyję, państwie, w którym ja żyję, jako rząd wybrany demokratycznie. Ja nie dyskutuję z osobami, które objęły stanowiska w wyniku wyborów demokratycznych. Jak ja mogę podejmować jakiekolwiek polemiki czy dyskusje na ten temat? Tak jest. Żyjemy w takim państwie. Jeżeli nam się nie podoba, każdy z nas może zabrać walizkę, jedną, drugą, sprzedać dom, sprzedać samochód i pojechać gdzie indziej. Uważasz, dzisiaj mamy zjednoczoną Europę. Mamy takie możliwości. Norwegia problemem dzieci, odbieraniem przez państwo dzieci. Szwecja, socjal, który wtrąca się w każde twoje zachowanie. Dajesz klapsa dziecku na ulicy, zostajesz aresztowana. Wiesz, uważasz, że takie zachowania nie powinny być, jeśli
Ale jakie zachowania? Że dawanie klapsa dziecku jest, no, nie powinno być w jakikolwiek sposób. No, ale nie powinien być ojciec zamknięty do aresztu, no chwila, no wiesz, no... ja dostałem klapsa jako dziecko od ojca i wychował mnie na przyzwoitego obywatela. Ja nie mówię, żeby bić dzieci, ja nie preferuję, broń Boże, przemocy w rodzinie, absolutnie tego, ale miejmy zdrowy rozsądek w ocenie zachowania ojca. I gdy czy matki? Zdrowy rozsądek się kończy. No wiesz, przecież widzimy, jeżeli ojciec daje jednego klapsa dziecku, które zachowuje się skandalicznie, jednego klapsa, na zasadzie, halo, bardziej symboliki, aniżeli odczucia bólu, bo o to chodzi. Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś katuje dzieci, bije, rózgą, okłada, robi to kilka razy, to dla mnie powinien być aresztowany i dziecko powinno mu być zabrane. Ale jeżeli ktoś spontanicznie robi gest, nie bije, to nie jest klaps. To jest... Granica jest tam, gdzie zaczyna się u dziecka ból. Ale oczywiście, że tak. No, dzieci są niejednokrotnie niemożliwe. Ja moich dzieci nigdy nie biłem. Ja nie preferuję stylu bicia. Ja rozmawiam. Jak można bić miłość? No halo. Jak można bić trofeum? Też halo. Bo jeżeli zatrzymujemy człowieka, który nawet jest poszukiwany listami gończymi, czy też zatrzymywany jest na gorącym uczynku, jak dokonuje rozboju, to ja zawsze mówię moim ludziom, nie bijcie takiego człowieka, bo to jest trofeum. A trofeum się nie bije, trofeum się wiesza na ścianie. To dziękuję Ci, Krzysztofie, za tę część wywiadu. To była zdecydowanie ta cięższa, poważniejsza. Teraz przejdźmy jeszcze do kolejnej części, żeby trochę rozluźnić atmosferę. Powiedz mi, czy wiesz, co to jest Fame MMA? Fame MMA, czyli walki, które są robione w tym momencie dla też między innymi celebrytów. Tak, głównie dla celebrytów. Tak, głównie celebrytów. I powiedzmy tutaj, taką walkę ostatnio stoczył, na którą byłem notabene zaproszony przez jednego z Collinsów, który walczył z Marcinkiewiczem, byłym premierem. A czy jeśli dostałbyś zaproszenie na Fame MMA, to czy przyjąłbyś? Nie wiem, zastanawiałbym się nad tym, wiesz? Zastanawiałbym się nad tym, czy chciałbym w ogóle robić coś takiego, że tak zwana sława, którą noszę już wiadrami, nie byłaby potraktowana jako coś mocno słabego. Rozumiem. A czy zastanawiałeś się hipotetycznie, jeśli zgodziłbyś się wziąć udział, to widziałeś kogoś w roli swojego przeciwnika? Co? Tak ci powiem zupełnie szczerze, że nie. A co byś powiedział na Marcina Najmana? Ale nie znam człowieka. Marcin Najman jest byłym sportowcem, byłym bokserem. Ostatnio z Fame MMA... Ale tak, tam była jakaś sytuacja, bodajże kiedy miałem spotkanie z Borkiem, tam chyba były jakieś mocne cięcia pomiędzy... Tak, Marcin Najman teraz zrobił swoją odpowiedź na Fame MMA. Zrobił jakby swoją własną galę. Tak, i nawet proponowano mi, żebym w tę galę wszedł finansowo. Jako... jako jeden z ze sponsorów, który miał wyłożyć pieniądze na tę imprezę. Ja nie byłem zainteresowany. Dlaczego? No bo mnie to nie interesuje, nawet jeżeli przekazano mi informację, że mogę na tym dobrze zarobić. To nie jest po prostu jakby twój... Nie, to nie jest moja to nie jest mój świat. To nie jest twój świat, to nie jest twoja kategoria sportu? Nie, to nie jest moja kategoria życia. To nie jest twoja kategoria życia? Tak, to nie jest moja kategoria życia, dlatego też nie byłem zainteresowany absolutnie wejściem ekonomicznym w ten biznes. A rozwiniesz, dlaczego nie jest to... Dlatego, że mnie to nie interesuje, no słuchaj. Natalia, nie jest to dla mnie coś, co mnie interesuje, co mnie pociąga, co chciałbym z czegoś czerpać zysk i dochody. Nie chciałbym pracuję własnym nazwiskiem? Ja pracuję i czerpię z mojej pracy dochody. Przede wszystkim. I to jest głównym moim źródłem utrzymania. Sukces jest źródłem utrzymania, ale sukces roboczy.
Natomiast tego rodzaju szybkie deale, szybkie roboty, szybkie zarabianie pieniędzy nie do końca mnie interesują. Okej, to jest w kategorii sportu. A co z ekipą Freeza? Gdyby chcieli nagrać z tobą jakiś film, albo zaprosiliby cię do swojej willi, do swojego domu, skorzystałbyś z zaproszenia? Nie. Dlaczego? No bo to też nie jest, powiedzmy, mój świat, moje życie. Ja żyję w swoim życiu, jeżeli ja potrzebuję kamerę i zaprosić kogoś i powiedzieć, jak Mieszka Rutkowski przyjechała Omena, która robiła, powiedzmy, materiał jak Mieszka Rutkowski, jeżeli potrzebował Super Express zrobić materiał i Monika Tumińska, jak mieszkają gwiazdy, Monika Tumińska była moim gościem i robiliśmy materiał, ale u mnie. Rozumiem. A ja nie muszę wchodzić do kiedyś ja... odcinek? Nie. Jakiś ich? Nie, ale to jest tak zwana ekipa, która zrobiła, powiedzmy, mocne przełożenie ekonomiczne na lodach ekipy, gdzie Cześć. Junior wczoraj wykupił wszystkie lody w jednym ze sklepów. Czyli Junior jest fanem. Jest. Bardziej on się nadaje do tego niż ja. A czy jego puściłbyś, gdyby ekipa Freeza go zaprosiła? Musiałbym się nad tym zastanowić. Okej, okay, ale jest szansa. Jeżeli chodzi o Juniora, pewnie tak. Rozumiem. Ponieważ to on chce być youtuberem, a nie ja. A, czyli rozumiem, czyli twój syn chce być youtuberem. Tak, oczywiście prowadzić biuro, ale on chce prowadzić to biuro jako youtuber. Okej, okay. I kto jest, wiesz, kto jest jego ulubionym youtuberem? Co, zdarza się, że kiedy włączę telewizję, wielokrotnie jest na YouTubie i widzę wypowiedzi różnych gości, którzy pokazują jakieś swoje sztuczki, ale też mi ostatnio pokazał takich dwóch gości, którzy dość w specyficzny sposób pokazują swoje zachowania i to byli tacy takich dwóch żuli. Nie wiem, czy ty w ogóle znasz. Nie znasz, no nie wiem skąd on to złapał, nie pamiętam grupy, jak się oni nazywają, ale to było dość śmieszne, ale powiedziałem, nie oglądaj tego, synu, bo to nie jest dla ciebie. Rozumiem. Czyli też wyznaczasz mu gdzieś granice w tym YouTubie? No pewnie, że tak. Jasne. Okay. A powiedz mi, ostatnie pytanie. Krzysztofie, czy grałeś w swoją, czy grałeś w grę komputerową, która nazywa się Detektyw Rutkowski is back? Bardzo często gra Junior. I powiem, że ja nie grałem osobiście, ale Junior gra. Dlaczego nie zagrałeś? To jest gra o tobie. Wolę grać w swoją grę. Krzysztof Rutkowski jest bardziej emocjonalna. No pewnie. I niesie za sobą więcej różnego rodzaju punktów, zaskoczeń. I ta gra jest niejednokrotnie o prawdziwe życie. A tu mamy 10 żyć wirtualnych. Rozumiem. Bardzo dziękuję, Krzysztofie, za wywiad. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz. Do zobaczenia. Z pewnością tak, jeżeli mnie zaprosicie. Oczywiście. Cześć.